Hej diamenciki, z tej strony Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. To, co dzisiaj dla Was przygotowałam, to coś zupełnie innego niż to, do czego jesteście przyzwyczajeni na moim kanale, także jeśli nie interesuje Was taka tematyka, to nic, w następnym tygodniu pojawi się coś bardziej klasycznego, ale w zeszłym tygodniu była u mnie Natalka i tak sobie przeglądałyśmy mój kanał, oglądałyśmy starsze filmiki, w których była ona, bo w poprzednich latach kilka razy ją prosiłam o to, żeby mi pomogła w jakimś filmiku, albo mnie nagrywała, albo nawet ze mną pozowała i tak daleko scrollowałam, że dotarłam do mojego pierwszego filmiku ever. Tak się składa, że jest on dalej ustawiony jako publiczny, więc możecie go obejrzeć w każdej chwili. Ma on niecałe 12 tysięcy wyświetleń, całe szczęście. No ale dzisiaj przeżyje on swoje drugie życie. Na swoją obronę muszę zacząć od tego, że jest to filmik z 2015 roku. Jest to ponad 5 lat temu i... no może nie chcę tego zrzucać na mój wiek, bo naprawdę teraz znam masę osób, które w takim wieku robią świetne makijaże i naprawdę znają się na tym, co robią i są w tym świetni. Także mogę to zrzucić jedynie na siebie samą oraz na to, jakie były czasy. Naprawdę w 2015 roku YouTube wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Sama wiedza o makijażu nie była aż tak łatwo dostępna i przez te ostatnie 5 lat na pewno nauczyłam się bardzo dużo. No może nie nazwę się osobą, która wie, co robi, jeśli chodzi o makijaż dalej, ale przynajmniej potrafię to zrobić w taki sposób, żeby wyglądać przyzwoicie. 5 lat temu było inaczej. No nic, dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby się ze mnie troszeczkę pośmiać i żeby spróbować odtworzyć ten makijaż. Może nie mam tych samych kosmetyków, które używałam w tym filmiku, ale postaramy się skorzystać z podobnych technik. Całe szczęście nie muszę dzisiaj nigdzie wychodzić, ale jestem naprawdę bardzo ciekawa, w jaki sposób wyglądałabym teraz, malując się tak jak 5 lat temu, gdybym nic się nie nauczyła przez ten czas. Także no cóż, ja wkładam słuchawkę i zacznijmy oglądanie. Niestety będę musiała wyciszyć ten filmik, bo użyłam muzyki, która zabierze mi wszystkie pieniążki z reklam, ale jeśli chcecie go obejrzeć całego, to będzie on podlinkowany w opisie. Jest tutaj cały fragment o włosach, który pominiemy, bo nie ma tutaj naprawdę nic ciekawego. Miałam falowane włosy całe moje życie i w tamtym czasie nie potrafiłam ich opanować, dalej uczę się sposobów, w jaki mogę wyciągnąć moje fale w taki sposób, żeby wyglądały one w porządku. Wtedy po prostu mi to nie szło, więc na noc często plotłam warkocze po to, żeby te fale były chociaż takie jednolite i trzymały mi się one aż do kolejnego mycia, więc jakoś to się tam sprawdzało. Ale zobaczmy mój makijaż. Tylko widzę ten podkład i mam ochotę zrezygnować w ogóle z nagrywania tego filmu. Mój problem z tym podkładem jest taki, że jest to podkład, który bardziej przypomina korektor. Jest bardzo ciężki i gdybym nałożyła go na całą twarz, to po prostu miałabym taką maskę. Podkład matujący, ale nawet na mojej tłustej, trądzikowej cerze był on strasznie wysuszający, bardzo ciężki, więc ja też nie nakładałam go wtedy na całą twarz. Dlatego sposobem, w jaki sobie z tym radziłam, to nakładałam go jedynie na środek twarzy, w te takie okolice, które u mnie najbardziej się przytłuszczają. What? I rozcierałam go palcami na zewnątrz twarzy. Także no cóż. Zaczynajmy. Z tych kosmetyków, które mam, najbliższą formułą do tego jest korektor, także właśnie z tego będę korzystać i będziemy korzystać z palców. I to, co robię na tym filmiku, to robię sobie takie kreseczki na twarzy, tu raczej w okolicy oczu. I tak dwoma... Przez ostatni rok nakładałam podkład palcami może ze 2 razy, ale w tej chwili mam ten podkład tylko na środku twarzy i tak go rozcieram, zostawiając takie smugi, no nic, zobaczymy.
Nie rozumiem, czemu nie mogłam tego rozprowadzić równomiernie na całą twarz. Najbardziej mnie boli to rozcieranie, bo ja już tak się przyzwyczaiłam do wklepywania podkładu z pomocą gąbeczki. O ile w filmiku z 2015 roku pominęłam jakąkolwiek pielęgnację cery, tak tutaj dzisiaj normalnie zajęłam się wszystkim, także miałam dzisiaj bardzo fajnie nawilżoną cerę i mimo tego wciąż widzę, jak ten korektor chwyta mi się niektórych skórek, bo nie jest on stworzony do tego, żeby nakładać go na całą twarz. I jestem pewna, że wyglądało to tak samo w 2015 roku, ale wydaje mi się, że tak długo jak to kryło, to mnie nie obchodziło nic innego. No i co? Przejdźmy do kolejnego kroku mojego szybkiego makijażu. Okej, puder. A jak to zrobiłam? Chwila. Okej, czyli ja to tak rozcierałam. W tej chwili, jak używam pudru, to też bardziej staram się go wklepywać, żeby nie zrobiło mi się takie ciastko na twarzy, ale robiłam to w ten sposób. O, bo czemu nie? Jakie będzie wasze zaskoczenie, jak wam powiem, że wcale nie wygląda to teraz lepiej? Chociaż się nie świecimy. No. Okej, czyli był to rok, w którym o bronzerach niewiele jeszcze słyszałam. Nie widziałam żadnych polecanych, które można było normalnie iść i kupić w drogerii, chociaż na pewno jakieś były już. Więc ja używałam zwykłego brązowego cienia. Okej. Ale chodzi mi tu o to, z jakiego ja skorzystałam pędzla. Nie miałam żadnego pędzla do konturowania, więc skorzystałam z czegoś podobnego do tego. Wydaje mi się, że ten jest taki trochę większy, tylko że chodzi o to, że ten jest pędzlem do blendowania, więc on rzeczywiście może by dał radę sobie poradzić z tym blendowaniem. Ten pędzel jest pędzlem zbitym, on jest stworzony do nakładania cieni, więc nie mam pojęcia w ogóle, w jaki sposób udawało mi się nim cokolwiek rozblendować na policzkach. Mam takie trio do konturowania i ten bronzer wydaje mi się być taki dość delikatny, także mam nadzieję, że będzie się z nim dość prosto pracowało i że może on nas uratuje. Uff. Ciągnę tym pędzlem w każdą możliwą stronę. Okej, także starałam się to tak bardziej blendować w górę, tylko że ja widzę, że w filmiku ciągnę to nawet w dół. I po 3 minutach blendowania wydaje mi się, że wyblendowałam to na tyle mocno, że prawie nic z tego nie zostało, więc będę dokładała tego trochę więcej. Ale w ogóle to nie ma sensu, bo w tym filmiku chodziło o to, że jest to taki szybki, 5-minutowy makijaż. A mi samo blendowanie tego, żeby nie wyglądało to dziwnie, zajmuje 5 minut, także na pewno pędzel do bronzera uratowałby sprawę. 2 hours later. To, że nie wygląda to najlepiej, to jedna sprawa, ale obawiam się, że nie zostało wiele kroków w tym filmie, więc będzie mało szans, żeby poprawić to troszeczkę. O! Okej, czyli korzystałam z kremowego cienia w słoiczku, który wysechł prawdopodobnie po pierwszym tygodniu używania i był takim bardziej kamieniem, także musiałam go tak wydłubywać. Nie używam już takich rzeczy, także będę korzystała z paletki takiej normalnej, ale no spróbujemy nałożyć te cienie palcami. Mam nadzieję, że nie jest to jedyny cień, który dawałam na oczy. Użyłam jeszcze białego cienia do kącików oczu i ja nawet nie posiadam już w tej chwili białego cienia, nie uważam go za nic koniecznego w moim makijażu i najjaśniejszym, który mam, to prawdopodobnie będzie z paletki Mio kolorek Daphne. Dobra, i widzę w końcu jakiś brązowy cień, także zobaczmy, gdzie to idzie. Okej. Mamy pędzelek taki ścięty, jak do malowania brwi.
Bierzemy najciemniejszy brąz. Trochę go zdejmę na rękę, bo jest mocno napigmentowany, a nie chcę sobie zrobić aż tak bardzo krzywdy. I tym pędzelkiem nakładam to na dolną powiekę. Tylko, że nie idzie tego rozblendować tym. O! Czyli robię to samo przy górnej linii rzęs. Ale żaden cień nie idzie w zgięcie oka. Niestety. W ogóle to dobrze nie wygląda na moim oku i wątpię, żeby na czymkolwiek to dobrze wyglądało. Okej, czyli jeśli chodzi o oczy, to tyle, więc skorzystamy z zalotki, chociaż tyle. Miejmy nadzieję, że moje rzęsy uratują sprawę i chociaż zakryją trochę tego makijażu oka. Okej, jestem ciekawa, co zrobię z brwiami. Rozczesuję brwi, które w filmiku nazwałam rzęsami z jakiegoś powodu, i wypełniam je cieniem. Okej, nawet nie mam za bardzo żadnego cienia w odpowiednim kolorze, bo ja używam pomady do brwi, ale z tego, co widzę na filmiku, to też nie miałam żadnego cienia, który dobrze by wyglądał, bo ja mam bardziej takie czarne brwi. W filmiku wyglądają one na takie bardzo brązowe, także no, korzystamy z brązowego, takiego troszeczkę jaśniejszego cienia. I przy moich takich czarnych włoskach ten cień wygląda na aż rudy. Ciekawy wybór. I z tego, co widzę, to kończymy na ustach. Nakładamy pomadkę bezbarwną, którą po chwili ścieramy. I już widzę, czemu to robię. Chodzi o to, że korzystałam z konturówki, którą nakładałam na całe usta i po prostu na suche usta to by nie poszło, bo konturówka jest do robienia konturu. No ale w ten sposób to weszłam. Także nakładamy ją na całe usta. Bardzo dziwnie czuję się w różu, ale i tak skorzystałam z koloru troszeczkę bardziej delikatnego niż w filmiku. I co dalej? Okej, akurat nie mam pomadki takiej matowej, ale chodzi o to, że kolor jaśniejszy. Niech będzie, że nudziakowy róż. I przykrywałam tą konturówkę właśnie tym, żeby troszeczkę to stonować, także no zobaczmy. Ja tak wychodziłam z domu każdego dnia. Jeszcze jak pozuję. A na sam koniec pokazywałam już tylko mój outfit, także zrobiłam taki obrót. To były zupełnie inne czasy i muszę przyznać, że czasem nawet tęsknię za tymi czasami, kiedy YouTube wyglądał tak bardziej spontanicznie. Materiały były bardziej luźne, każdy robił cały czas poranne, wieczorne rutyny, które ja dalej lubię robić, bo po prostu przynoszą mi ten taki spokój, który czułam w tamtych latach. Ale przynajmniej jedna rzecz zmieniła się na lepsze i jest to mój makijaż, bo... Ciekawe, czy jakbym w ten sposób nagrała jakiś filmik dla Was, to czy ktokolwiek zwróciłby mi na to uwagę? Czy ktokolwiek zauważyłby, że coś jest nie tak? Bo o ile na żywo wygląda to... no, dość specyficznie, to na kamerze wydaje mi się, że aż tak bardzo nie rzuca się w oczy to, jak źle jest to zrobione.
No to już tyle na dzisiejszy filmik, także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Fajnie, że przyszliście towarzyszyć mi w takim troszeczkę innym filmiku, bo czasem po prostu przychodzi pora na to, żeby spróbować nowej rzeczy. Ja świetnie się z Wami bawiłam, odtwarzając mój makijaż sprzed 5 lat. Na pewno jeszcze raz dzisiaj usiądę i będę sobie chciała poprzeglądać moje stare filmiki, bo naprawdę to były czasy. Nie mogę uwierzyć, że robiłam to już przez 5 lat. I nieważne, czy jesteście ze mną od wtedy, czy dopiero co do mnie dołączyliście, chciałabym Wam powiedzieć, że po prostu bardzo, bardzo Was doceniam. I to, że tutaj jesteście, wiele dla mnie znaczy. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale.